Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Risen. No i znajdujemy się w tym momencie przy jaskini, gdzie powinien się znajdować skarb stalowobrodego. Ponieważ musimy tu wejść, tak? I wiecie co, ja się boję tutaj jakichś pułapek, bo o tym było dosyć sporo napisane. Dlatego ja sobie jebnę światełko i sprawdzimy co tu jest. Okej, jest jakiś koleś, który raczej mu się nie udało. I tak, przeczytajmy sobie jeszcze raz te wskazówki od stalowobrodego. Fergold. Tarasa, czyli tego raczej nie powinienem otwierać. Więc sobie zostawimy, pójdziemy dalej. O. Gin po czwaro. O Boże. A on chyba nie umie skakać. O, zresztą mnie tutaj... Nie widział mnie. Nawet dostał chyba od tamtej kuli. Czemu to tyle łodzików jest w ogóle? Nie ogarniam. Balturo. Wiecie co? Zrobię sobie tutaj save'a. To był F8. Spróbuję wykopać te skarby, chociaż nie wiem co mi to da. A little more for me. Wiecie co, mam te wskazówki niby, ale nie wiem, która dalej, która skrzynia jest bezpieczna. Także niech on sobie tam kopie. Tak, animacja kopania. Kufer Barnabasa. Tu jeszcze sobie wykupiemy? Kurde, no trzeba by było wyczytać z tych wskazówek to jakoś. Tylko że ja jestem debilem i wskazówki mi rzadko kiedy pomagają. Tam było coś o Barnabasie, kurde. Chyba że to nie może być ani jeden z tych kufrów, które on tam powiedział. Czwarty trojaczek, what? Kufer Korgana. Czekajcie, przeczytam sobie jeszcze raz. Bulba był ostatnim z nich. Wiecie co, wykopię sobie może wszystkie te i zobaczymy wtedy jakie będą imiona nad nimi. Tak, tutaj musimy iść teraz. Dużo łodzików. A little more for me. Wiecie co, jeżeli on wykopie te groby i dalej nie będę wiedział, to wtedy będę tak na czuja otwierał i no zobaczymy. Wtedy będę sobie stawał przed każdym kufrem i zobaczymy na metodą prób i błędów, która jest dobra. Ale postarajmy się na początku może to zrobić jakoś fabularnie, może spróbuję jakoś ogarnąć to. Kufer bulby. Było coś tam o bulbie też. Dobra, zejdźmy sobie niżej.
Surfer Tarrasa. Okej, jesteśmy tutaj, tak? I to są wszystkie. Dobra, no to zobaczymy. Zobaczymy to. Zabiję się pewnie. Okej, zabiłem się. Dobra. Ale gra się powinna chyba szybko wczytać. Chyba. Prawda, gra się szybko wczytasz? No, całkiem szybko. Okej, to sprawdźmy dalej. Tu coś jeszcze było? Jeszcze tu nie wykopałem, tak? A little more for me. Okej, w takim razie już wiemy, że kufer bulby jest złym kufrem. Na szczęście ja mam coś takiego, czego nie mieli piraci Romanowa, czyli możliwość czytania gry. Kufer Dillingera. Okej, zobaczmy tu. O, no proszę. Czy to był kufer Dillingera? Mamy złoto, mamy naszyjnik, pierścień, fiolkę, rum, pochodnie, ostatni dysk, świecznik oraz jakąś mapę. No. I mamy wszystko wykonane, także to był kufer Dillingera. Czyli tak jak myślałem, jedyny, który nie został w tych notatkach wspomniany. Tyle, że ja na początku myślałem, że jednak to był ten Bulba, bo jednak coś tam mi się kojarzyło. No ale dobra, w każdym razie mamy tutaj wszystko, co chcieliśmy. Teraz tutaj wytnę drogę do Patty, ponieważ ona jest w tamtej wieży tam i nie chciałbym was zanudzać znowu drogą do niej, także słyszymy się za chwilę. No i okej, już jestem. Mam piękny zachód słońca. No i schodzimy sobie do Patty, która jest tutaj. Witaj, kobieto. I got my hands on Steelbeard's map. You've got it. Do you have any idea how valuable this map is? Since it's a pirate's map, I'm guessing it's not showing picnic spots. Right. My father marked all the islands and the countries he visited on this map. He hid gold in every one of these places. There are a lot of wrong hands this could have fallen into. So, thank you for bringing it to me. You're a decent sort. Not many of those around here. What will you do now? I'll go back to the town. I can't leave the island in these storms. Looks like we're both stuck here. Może dostaniemy coś z tego złota? What about the rest of the gold from Steelbeard's treasure? I'll take the map. You can have the gold. Deal? I think I can live with that. You can also have my father's old house if you want it. It's close to the brothel. My father probably found that convenient. Thanks. Although I'm not sure I'll have much use for it. Well, it's yours. If you decide to stay on this island. Well, that's... that. Looks that way. Feel free to drop by the tavern any time you like. The gods know I'd like to talk to someone who isn't a drunken ex-fisherman. I might just do that. Take care of yourself. Good luck wherever the wind blows you. Okej, a więc mamy już wykonane tutaj wszystko. Patty ma swoją mapę, mamy swoje dyski. Także możemy w tym momencie teleportować się z powrotem do klasztoru. Do wulkanicznej twierdzy. Żegnaj, Patty. No i myślę, że będziemy mogli zaczynać rozdział trzeci tutaj, ponieważ mamy wszystkie dyski, także brama może zostać otwarta, co właśnie zacznie rozdział trzeci. Tylko na początek możemy się przespał, kurde, bo jest noc, a to nie jest zbyt fajne, bo jest ciemno. Logic. Oczywiście, ile gra się wczyta. Co jej może chwilę zająć.
Gro? To jest tylko klasztor. Co ty chcesz tam wczytywać? Dziękuję ci. O! Panowie, ja tutaj widzę, że fajne zgromadzenie, ale ja pójdę spać najpierw, co? Widzę, że już wszyscy na mnie czekają, ale ja jednak się prześpię. Bo ja tu nic nie widzę, do cholery. Czy macie jakieś łóżko w pobliżu gdzieś? Gdzieś tu na przykład. Siema, Ignatiusie. W ogóle to, czy ja gdzieś tutaj mogę się nauczyć many? Ktokolwiek może mnie tego nauczyć? Łóżko by się przydało, o, dobra. Do południa. No i o wiele lepiej, patrzcie, piękne słoneczko, piękne kolory, możemy iść. To ja bym to many chciał sobie. Nie chcę mrozu. Pohandlować mnie możemy, co masz ciekawego. Sprzedam ci to i to. W sumie to demoniczne ostrze też bym mógł sprzedać, ale kurde, trochę mi szkoda go sprzedawać, takie fajne. Drewniana tarcza. Masz ten naszyjnik, masz też taki naszyjnik. Masz coś takiego. Kamienne płyty sobie zaraz przeczytam. Masz świecznik, masz jakiś puchar, srebrny kielich, masz perły, wszystkie nie będą mi potrzebne. A i trzymaj. Wyjdź. Dobra. Nie wiem, czy ktoś mi tu może nauczyć many. Serio, no kurde. Może jest tutaj gdzieś taki. Dobra, poczekajcie chwilę, zaraz do was wrócę. Okej, już jestem. Także wiecie co, przez tą chwilę dowiedziałem się, że może nas kilku magów nauczyć many. Problem w tym, że chyba musielibyśmy wziąć ich jeszcze te kryształy. O, w mordę. Z tego co wiem, to chyba może nas Abrax nauczyć many, także przejdziemy się do niego. Can I learn alchemy? Young people, I want to learn centuries old skills in an instant. It doesn't work like that. Alchemy must be respected. It demands time, concentration and skill. So there's nothing you can show me? I didn't say that. I can show you a few principles. But don't think you'll be able to start research and experimentation straight away. Mhm, dobra. What can you teach me? Mana, jest mana. Dobra, także manę sobie na pewno podniesiemy, bo to jest kurde denerwujące. I want to increase my magic power. Empty your spirit and form a shell. This shell will channel your energies, feed the magic you wield. Well done. Wow, już nie mam punktu nauki? Serio? Tak mało miałem? A, to słabo. No dobra, no to w każdym razie wiemy tutaj już, że jest Abrax, który może nas wyuczyć many. Co to było? Tak, punkt nauki. Kurczę, myślałem, że mamy trochę więcej tych punktów. No dobra. A ja sobie po drodze przeczytam te wszystkie tutaj kamienne płyty, które mi dają mądrość. I mógłbym teraz w sumie wziąć sobie drugą pieczęć, ale kurde, no... Druga pieczęć na nic mi się nie przyda. Gdybym miał mądrość na poziomie 150, to bym się mógł od razu włączyć i drugiego, i trzeciego kręgu. Trzeciej magicznej pieczęci, która wtedy by mi się bardzo przydała, ale te... Okej, okay, sorry za drobny przeskok, dobra, save. Dobra, Inkwizytorze Mendoza. About the crystal discs. I found all five of the crystal discs you wanted. Excellent work. What about the mages, the order? They want to protect the holy flame. They do not concern themselves with much else, but if Ignatius could be persuaded, then their help would be useful. Ask him, but be quick about it,
for I will open the portal with or without the support of the mages. Hmm. Czyli magowie nie są po stronie inkwizycji, tak? Hmm. To ciekawe w sumie. Myślałem, że i magowie, i wojownicy są jakby stroną inkwizycji. No dobra. I have found the golden discs. The portal can be opened. The inevitable takes its course. So you don't think opening the portal is the right thing to do? Inquisitor Mendoza is following his path, and he is prepared to risk everything for it. The monastery, the holy flame, and the lives of every one of us. No other mage wishes to venture through that portal, yet he would walk in with his eyes closed. We look to you to prevent the worst. That means I am supposed to go with him. You must. Inquisitor Mendoza trusts you. He needs someone to balance his ambition, to provide perspective upon his logic. He needs you. Hmm. If you're afraid to go, how am I supposed to handle things? The Convocation will provide. The Holy Flame guards us. But it would be reckless of us to rely upon that alone. Take this amulet. It should grant you some protection. Find out all you can. That knowledge is vital to us. Return when you have learned the secrets of the portal. Amulet Świętego Płomienia, tak? To jest amulet. Ochrona przed bronią kłutą. O, no to bardzo fajny amulet. Weźmiemy go sobie. Nie wiem, czy wy widzicie tutaj jego statystyki, bo może wam się trochę ucinać tutaj, także jakoś postaram się to tak... Ochrona przed bronią 20, przed lodem 10, magią 10, obuchami 20, ogniem 10, ostrzami 20. Okej, okay, bardzo fajny amulet, muszę wam powiedzieć, tylko kurde, bym chciał tą ulepszoną szatę. Nie wiem, kiedy ją dostanę, szczerze mówiąc nie pamiętam. Ale tak niedługo powinienem już mieć chyba. No dobra. Także jeszcze raz save. The mages won't leave the flame. They won't come with you. We have enough strength to deal with this ourselves. One will. You came to be by my side. You realize what must be done. I'm ready. Let's open the portal. Human Titan. One must give. It will not be humanity. Follow me and we shall make certain of this. Mhm. Dobra. Czyli tutaj muszę te dyski umieścić, tak? The moment has come. Zdanie anulowane. Co mi się anulowało? Wow! Panie imprezie! Ej, też się chcę pobić, mogę? Ej, oni w ogóle nie zwracają na mnie uwagi. No dobrze, nie? Jaka rzeź! Ale fajnie, ale fajnie. Wiecie co, mogłem tu użyć swojej kuli ognia, ale kurde, jakbym jej użył, to mogłem też zranić tych tutaj wojowników. Nie za bardzo bym tego chciał. Dobra. O, ktoś zginął. A nie. Jednak nie zginął. Twardy. Dobra, tu wchodzimy czy nie? O, Fred. No fajnie. What were they? Were they Saurians? They are the enemy. At last, we know its face. Where do we go from here? Descend into the mountain. The fate of this island, of all lands, will be decided here and now. Rozdział trzeci. Świątynia.
Okej, w Risenie są cztery rozdziały. Z tym, że trzeci jest bardzo krótki, na kilka odcinków dosłownie. I am ready. Good. Then follow me. Dobra. No to idziemy. Wszyscy idą za mną. Panie, jaka armia. Szczerze mówiąc, jakoś nie czuję się przy nich bezpieczny. No ale zawsze lepsze to niż iść samemu, nie? Jakby co, to jakaś pułapka zabije inkwizytora, nie mnie, więc jest okej. Wiecie, przydałoby się światełko. Gdzie mam światełko? Tu. Ej, panowie, nie tak szybko. Co to jest? Brontok. Ja pierniczę. Ej, 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 dajcie mi przejść. Jak to wcina. Ja pierniczę. Okej, okay, może sobie szukamy jakieś bezpieczne miejsce i zrobimy swoje. Okej, okay, został tylko ten. Bardzo ładnie. Co to jest brontok? Kurde, co to jest? Jakaś świnia zmutowana. What the fuck? Jeszcze coś tu jest? Panowie, z czym się bijecie teraz? Aha. O, to problem. Okej, okay, save. A więc tu jest strefa antymagiczna, tak? Te zielone kryształy są to kryształy, które nam po prostu blokują magię. Także, nie fajnie. No i co teraz, panowie? Nic nie widzę. You, that gate there. What about it? We must open it quickly. We must get inside this place. And how do we open it? If a gate can be closed, it can also be opened. I will send out scouts to find the mechanism that opens it. But keep your eyes open too. I suspect there may be more than one mechanism that controls this gate. Go, search to the north. Północ to tu, tak? Patrzę na ten, na kompas, który mam tutaj w prawym dolnym rogu, także to jest raczej północ, tak? No to ja idę tędy. No i głupi kryształ moje światełko wyłączył, no. Dobra, no to będziemy strzelać, panowie. I panie, jeżeli jakieś oglądają. Pstryk. Mana. Mana tu. Mana. Już nie mam nic na manę, serio? Room? Jest room. Room zawsze się przydaje. Dobra. Okej, okay, tu chyba nie ma żadnej strefy antymagicznej, także mogę sobie światełko odpalić. Aha, jeszcze tutaj trzeba wskoczyć i tutaj. No. Aha. Czyli miejsce dla łodzika, tak? Okej. Okej, okay, tutaj raczej nie ma się co przemieniać, bo jak mi jebną głowę w te skały. Okej, okay, patrzajmy dalej. Tu już chyba mogę się przemienić, co? Cicho, czasami już cicho. Czy coś tu jest do zabicia? Kurczę, no.
Są góle. Wow, szybki cwaniak. Okej, chycaj. Zostaw to. Ty gnido. 5. Dobrze, i gin śmieciu. Okej. Co tutaj mamy w ogóle? Przydałoby się to światło jeszcze raz. Kurde, cały czas mi wyłączają. Ja nie mogę. Gień po czwaro. Wiecie, teoretycznie powinienem skończyć już tu odcinek, ale kurde. Ja bym chciał jeszcze przejść dalej trochę, no. Tu nic. A nie, jest tutaj coś. Jakieś przejście. Okej. Uważnie trzeba patrzeć na pułapki, bo to. To w tych świątyniach jest chyba najgorsza rzecz, która może was spotkać. Także uważnie. Uważnie patrzę, tak? Okej. I gdzie spadłem teraz? Wpadłem tu. Uważnie trzeba patrzeć na pułapki, bo wiecie, to jest najgorzniejsze i jeb. Okej. Czyli muszę jakoś tam to obskoczyć. No dobra, spoko. Przynajmniej już mam jedną pułapkę. To zawsze jakiś progres. Dobra. Czy ja to przeskoczę? Przeskoczę. What the fuck? Ty się skąd tu wziąłeś? Nie, przeskoczymy jeszcze raz. Nie! Fuck. No tego pana tu się nie spodziewałem. Dobra, no to wiecie, to skończył tutaj odcinek. Jakiś ty piękny. No i w następnym odcinku tutaj przejdziemy sobie dalej i będziemy walczyć z tymi jaszczuro ludziami, czy tam człokami, czy tam jak oni się nazywali. Także tutaj się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, na razie.